jesteśmy tak nastawieni na ocenę i na potrzebę akceptacji przez innych i tak robimy takie zewnętrzne teatrzyki, że jest w ogóle ogrom rzeczy do zrobienia i aktywności i takich miejsc jak to, które miałyby pokazać, ale we mnie jest dużo do zrobienia albo do opowiedzenia, albo do zgłębienia, że tak powiem, nie? Więc to się nie, wiesz, to jest nie, jakby niewyczerpywalne. Od czego u ciebie zaczęły się spotkania ze sztuką, które pamiętasz z tych najwcześniejszych wspomnień? My, jak jesteśmy małymi dziećmi, to z dużą śmiałością i radością uprawiamy sztuki wizualne. Takie w sensie rzemiosła, handmade'u takiego, to nam daje ogrom radości w ogóle i mamy mnóstwo pomysłów i nikt nam nawet nie musi dawać tego tematu, na który pracujemy. Natomiast później w przedziwny sposób, właśnie taki systemowy, poprzez racjonalizację, poprzez budowanie odpowiedzialności za te działania, poprzez ocenę, weryfikację, potrzebę obrony tego, co zrobiliśmy. Zaczyna się obcinać skrzydła. Tak. Mhm. To jest to, dlaczego jak ludzie tutaj przychodzą i nie wiedzą, co dzisiaj będą robili, też jest właśnie szansą na to, że jest to za każdym razem wyzwanie, że jest to szansą na to, żeby pracować w inny sposób, że jeżeli zmienimy założenia, to też proces jest inny jakby, nie? Okej, czyli gdybyśmy postawili teraz tezę, że na tych zajęciach starasz się przywrócić zachwyt nad prostymi rzeczami, to czy możesz się z tym zgodzić albo zaprzeczyć? Jak jest dziecko, to się mówi o takiej ekspresji, w sensie i o ekspresyjnym zachowaniu, które bazuje bardziej na ciekawości i emocjach, a nie w ogóle takiej racjonalności i research i takiej pracy mentalnej, że tak powiem, nie? I to, no, i ten pierwiastek tego chciałbym tutaj przywrócić. Sztuka jest po to, żeby wyrazić siebie, żeby słuchać intuicji, żeby była terapeutyczna, miała taki wpływ terapeutyczny, żeby poznać innych ludzi, żeby współtworzyć. Ale to też bardzo ciekawa obserwacja. Myślę sobie, że jesteś naocznym świadkiem człowieka na różnych etapach bliskości ze sobą i później tego stopniowego oddalania się od tego, że ja coś mogę, ja coś potrafię. Ja bym na tych zajęciach namawiał ludzi do eksperymentowania, do tego, żeby nie myśleć, że ten efekt tych zajęć jest tak bardzo ważny, jak się zdaje nam to insynuować. To nie jest gabinet lekarski, to nie jest ta dziedzina, to nie jest przejście na pasach, jakie jest światło, tylko to jest sztuka. To jest w ogóle jedno z tych dziedzin, gdzie my wreszcie możemy odpuścić, że te zajęcia są realizowane po to, żeby ludzie mogli z tego racjonalnego i zagonionego i przebodźcowanego świata w ogóle usiąść i jakby taki trochę brain dump albo emotional dump zrobić po prostu, nie na zasadzie jakie to było przyjemne, jakby poczuć coś innego, żeby to była alternatywa, bo sztuka i kultura ma szansę to zrobić, wprowadzić nas w takie alternatywne stany świadomości, jak gdyby, nie? I przyjemny wymiar zgadywania w przeciwieństwie do matury. Tak. Są właśnie, przychodzą uczestnicy, którzy mają te założenia albo te lęki, tą ostrożność, a ja staram im się powiedzieć, jakby cokolwiek zrobisz, to jest luz. Twoja obecność tutaj, decyzja o tym, żeby wyjść z domu, przyjechać tutaj i uczestniczyć i jeszcze za to zapłacić, jest jakby taką już nagrodą dla ciebie, że ten efekt pracy jest tylko efektem, wynikiem tego procesu, który zachodzi. Sztuka i kultura tutaj byłyby tylko akurat aktywnością, którą podejmujemy. Dla tego, żeby wyjść ze strefy komfortu, żeby uplastycznić swój mózg i swoją percepcję i swoje postrzeganie, dowiedzieć się więcej rzeczy a propos innych osób, poznać osoby wysoko wrażliwe, które są podobne do mnie,
To są tak naprawdę te rzeczy, które się dzieją, a w ogóle przy okazji uczysz się malować i rysować. Czy to jest miejsce z marzeń? Moich marzeń? Z twoich marzeń, no bo to twoje nowe miejsce. Z czego ono jest zrobione? To miejsce jest po prostu takim miejscem, platformą, by znowu brzmiało zbyt dumnie, na to, żeby się fizycznie spotkać, bo ja w ogóle mogę to robić przecież online i w trakcie pandemii robiłem, ale w ogóle to by było za proste. Czyli jest nie tylko o tworzeniu, ale też o poznawaniu i nie wyłącznie siebie, ale też innych. Poznanie jakby postawy innych twórców, nie? Że tak powiem dumnie twórców, ale po prostu to jest tak fajne, chodząc do tych wszystkich miejsc, czy to uczelnie, czy licea plastyczne, czy inne, to jest w ogóle ogromna wartość, że my spotykamy inne osoby, że jakby fajnie jest wsłuchać się w swój głos, jak jesteś sama w pracowni, ale mega wartością jest to, żeby w ogóle zobaczyć, jak ten sam temat ugryzie inna osoba, jakie są inne opcje. No to brzmi właśnie dokładnie tak, jak rozumiane przeze mnie założenie sztuki, czyli konfrontowanie się. Tworzę po prostu sposobność do tego, że jest taki host, którym jestem ja, który organizuje to wydarzenie, dostarcza potrzebne materiały itd., itd. I z racji doświadczenia w tej branży mam swoje takie tipy, a staram się to też robić w bardzo taki fajny, konstruktywny sposób, żeby te osoby pchnąć do zrobienia czegoś, ale w ich stylu, jak gdyby, nie? Gdybym obudził się po kilku latach, że wszyscy malują tak jak ja na przykład, to by było to taka straszna porażka moja, nie? Ja bym chciał zachować indywidualizm. A czy w takim razie to są zajęcia dla wszystkich? Mam sytuacje takie, gdzie ludzie przychodzą z takim brakiem przekonania czy z lękiem, a się okazuje, że tutaj zostają i pokonują jakby kolejne właśnie obawy, lęki. Bo wychodząc ze swojej strefy komfortu, mija się Muzeum Narodowe. I chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tym, jak ty to widzisz i czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, że lokalizacyjnie nie jesteś tu przypadkiem. Przychodzą tutaj osoby, które z kolei chcą poznać osoby podobne do siebie. Podobne w sensie takiego tylko potencjału, takie na przykład w sensie, że są wysoko wrażliwe, o to mi chodzi, nie? I jak ja znajduję się w tym miejscu, obok którego jest Akademia Sztuk Pięknych i Muzeum, to bardziej się czuję wśród swoich, w sensie takich właśnie, że mamy wspólny mianownik, ale możemy robić kompletnie inne rzeczy. Ja jestem taką oddolną inicjatywą do tego, żeby w ogóle stworzyć pomost pomiędzy takim bardzo wysokim światem sztuki, a normalnymi ludźmi, normalnymi odbiorcami.